dziś witamy Was w pierwszym oficjalnym już z Cypru vlogu. Zaczniemy od naszych pierwszych wrażeń, bo to już tydzień minął, kiedy tutaj jesteśmy na Cyprze Północnym. No i za dużo się nie przemieszczaliśmy, nie był to nasz wybór, chociaż vanlife'owanie tutaj jest bardzo przyjemne. Musimy przyznać, że takie vanlife'owanie to my lubimy. Jest przed sezonem, być może z tego to wynika, że miejsca są takie puste i bardzo często na nich jesteśmy sami, co jest super. Bardzo te miejsca są widokowe i są bezpłatne, bo jeszcze nie widzieliśmy tutaj żadnego kempingu. Na tej plaży znaleźliśmy scenkę, którą nazwaliśmy safari. Tam jak się przyjrzycie, to zobaczycie jeepa, który akurat spotkał guźca. Może to być ten guziec z Króla Lwa. I najlepiej ta scenka jest widoczna w promieniach zachodzącego słońca. Zaznaczymy ją na mapie, więc jak chcecie sobie zobaczyć scenkę pod nazwą, skałki pod nazwą Safari, to korzystajcie z naszej mapy. Nałowiłeś? Tak, kończę to łowienie na dziś, bo nic mi się nie chce. Ktoś się zlitował nad tobą, widział, że ci nie idzie. Nie, jesteśmy w porcie, przypłynęli wędkarze, rybacy. Wędkarzem mówi, to ty jesteś, Daniel. Ta, mówi no fish, ja mówię no fish. On mówi I give you. No i w ten sposobem wędka się przydała. Zwabiła rybaków, tak? Tak. To są jednak Turcy. Tak, pytał się, czy jedziemy na drugą stronę. Powiedziałem, że no nie bardzo lubimy Grecję, jeszcze nie wiemy. A on mówił good. Mamy zagwozdkę, co to jest za ryba? Zaraz będziemy Google Lensa używać. Ale jest taka ładna, ma niebieskie, takie ma ładne niebieskie plamki. I na płetwach. Wiecie, co to za ryba jest? Bo my nie. To jest kwestia, czy odcinać głowę, czy ją robić w całości, tylko potraszyć. Wiemy, że lubimy sardele, ale to raczej nie jest sardela. Nie wiem, czy ją tutaj trzeba będzie skrobać, bo ma... Szprotki trochę mniej lubimy. Jeśli to trzeba skrobać, to jest bardzo dużo skrobania. Na pewno trzeba skrobać, albo bardzo dużym tłuszczu będzie trzeba zrobić. Dzień połowów dzisiaj był bardzo... Owocny. Nie, no śmiechem cała siatka. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o gościnność, to na tej stronie Cypru ona jest niezmienna. Spring will come, spring will come, with squirrels on the run. Lots of fun, sit in the sun, another one will show. Panie zagotowały samochód, się dymił. My tak siedzieliśmy sobie, piliśmy kawę i Daniel poszedł pomóc, bo to dwie kobiety, ale to jest nauka jazdy. Przyniósł im płyn Borygo, bo nikt nie zwracał uwagi. Oto jak sobie radzimy, jak mamy do przerobienia ryby. Ryby, inne rzeczy, grzyby. Grzyby brak też. Bieżącej wody, w sensie ograniczona ilość tej wody powoduje, że trzeba... przyjechać na cmentarz. Akurat w tej części Turcji, znaczy Cypr, Turcja, można to robić spokojnie na cmentarzu. Cypr Północny oczywiście, bo jesteśmy ze strony Cypru Północnego. Często też jak mamy już wodopój, to robimy takie rzeczy jak na kempingach. Teraz kempingi nas nie będą lubiły, jak ja to powiem w ogóle. Czyli się odgruzowujemy. Myjemy na zaś, potem tankujemy. Odszczurzamy się. Odszczurzamy, sprzątamy w samochodzie tak ostro, że trzeba dużo wody. No ale też tankujemy wodę, bo no tutaj na Cyprze no niby jest ta woda, ale to nie jest takie wszystko proste. I boimy się, że będzie jeszcze gorzej po tej drugiej stronie. Dlatego, że jak byliśmy w Grecji na Peloponezie, to też chyba z tych krajów, w których byliśmy, to wydaje mi się, że tam największy mieliśmy problem. Pazerność nie wychodzi nikomu na dobre. A Grecy są pazerni na wodę. Znaczy pazerni, to jest ta sama polityka co u nas. Na wszystko, nie tylko na wodę. Może źle powiedziałem, że pazerność to wynika z polityki, która jest wszędzie teraz w Europie, czyli reglamentacja wody, ceny za tą wodę i w ogóle, no. W Turcji w większości miejsc woda, nawet jak jest płatna, to i tak ją rząd wtedy refunduje.
Ale dostępność do wody w Turcji jest taka, że jest ona wszędzie i nikt nie powie wam nawet, jak podjedziecie w jakieś miejsce, jest kran. Oczywiście grzecznie jest się zapytać, czy można użyć. To nikt wam nic nie powie, jak sobie podjedziecie, zatankujecie, bo woda dla nich takim jest dobrym, normalnym. Nie, że jest taka sytuacja, jak podjeżdżamy w Polsce często i pytamy się, czy możemy zatankować nawet na kempingu. To albo mówią, że nie, albo mówią, że jakieś tam kwoty horrendalne. Z kosmosu. Jak mu mówisz takiemu komuś, już nie chcę uogólniać, że woda kosztuje tyle i tyle za metr sześcienny, to mówi, ale jeszcze ścieki. No dobra, no to zapłacę ci ze ściekami razy dwa. Ale dalej to nie jest ta cena, którą ty powiedziałeś. A tak wygląda cmentarz turecki. Nie ma tutaj zniczy. To jest taka różnica. Chociaż jeden widzę. Tu. I najczęściej właśnie są tutaj otwarte i rosną różne rośliny. No i stąd zapewne jest dostępność tej wody, bo... O, tutaj są jakieś zbiory, deszczówka chyba. Bo te rośliny właśnie tutaj trzeba podlewać w czasie suszy. Ale są też i sztuczne kwiaty. Chociaż powiem szczerze, że są one rzadziej spotykane. Bo my jednak trochę się po tych tureckich cmentarzach włóczymy. I... No rzadziej są te sztuczne kwiaty. Tutaj jakoś tak właśnie na Cyprze widzę więcej. Tutaj są jakieś bardziej zasłużonych osób. Groby. I tam zapewne. A tutaj następne dwie takie umywalki są. Tutaj jest wyjątkowy, ale być może przez to, że jest po prostu świeży. I nawet jest nazar ogromny przyniesiony. I najgorszy dział na każdym cmentarzu to jednak boli najbardziej, kiedy twoje dziecko żyje krócej niż ty. No. I tutaj są takie lalki. Video, okej? Okay? Tamam video? Evet. Ne kadar? Ne kadar? 20. 20? Evet, 20. Szukaliśmy lisa laurowego, a lis laurowy do nas przyszedł. Też akurat dream. Bye bye. Bye bye, guru shurus. No ja jak werety, powiem wam. Młody przyszedł w tym czasie, jak skanowałem Google Mapsa, no i Aldo nas przyzwyczajnia, mówi nie, dziękuję, jeszcze tym bardziej, że on ci powiedział. Irmi, a to jest 20 lir, że chce za te liście i tak wyciągę z garści, z ręki, nie? I ja sobie myślę tak, jak młody ma liście świeże, laurowe, no to ja też je znajdę, czyli znaczy, że na Cyprze rosną. A ja mówię, no daj młodemu zarobić, 20 nie jest dużo, przecież nam potrzebny jest liść i widzicie, jak działa... Uniwers, chcesz czegoś, potrzebujesz, o tym myślisz i to dostajesz. Potęga przyciągania. No i odesłałam młodego, a potem się tak zastanawiam, Daniel mówi, no faktycznie, no 20 lir to nie jest dużo. Irmi, no i sobie myślę, no, młody się zarobił. Zawołam go, ale jak się woła Turka, nie, bo on po turecku mówi. I w końcu tak jak sobie przypomniałam, że psy wołamy Gel i mówię do niego, Gel, a on już tam był daleko i przyszedł. A jaki był zadowolony. Ja mówię, ale video za to. Pierwszym szokiem, który przeżyliśmy na drogach, to jest ilość fotoradarów, bo fotoradary są wszędzie. Warto mieć aplikację, tak wyglądają, która pokazuje, gdzie one są. I 65 to jest ograniczenie, które jest najczęściej 30 w miastach. Tak jakby 65 to było to ograniczenie w terenie zabudowanym. I dużo jest fotoradarów. W Turcji tyle nie ma. Mapy od Google tutaj kompletnie się nie sprawdzają, nie działają, wiele dróg nie ma, nie ma w ogóle zaznaczonych dużo miejsc, jak się szuka jakiegoś punktu. My teraz korzystamy z Waze, ale i patrzyłem i Janosik pokazuje fotoradary, tylko że nie wszystkie. Waze ma więcej tych fotoradarów przygotowanych tutaj, chociaż nie korzysta nikt na zasadzie zgłaszania czegokolwiek.
bo raz nam tak policjant z bocznej wyszedł, już myślę, no będzie nas zatrzymywał, no mówi, no stajemy. Ale okazało się, że po prostu dopiero wyszedł z suszarką i byliśmy jako pierwsi do mierzenia. Dużo kontrolują, dużo sprawdzają prędkość, a bryk jest luksusowych na tyle, że nie wiem, gdzie oni jeżdżą, gdzie można rozwinąć moc. To są pozostałości przed tym, jak kiedyś tych ograniczeń, tych fotoradarów nie było. Bo z tego, co się dowiadowaliśmy, to jednak kiedyś jeździli tutaj jak wariaci. Cypr to jest także ruch lewostronny. My jesteśmy dosyć mocno przyzwyczajeni do niego, bo ostatnie ponad 6 miesięcy, ponad pół roku jeździliśmy lewą stroną, więc nie robi to na nas jakieś wrażenia. Tutaj ktoś bardzo nie lubi prawostronnego ruchu, bo znak dostał chyba z śruta jakiegoś. Tych znaków jest bardzo dużo, praktycznie są one na każdym kroku. Jak jeździliśmy ruchem lewostronnym w Indiach czy w Pakistanie, to nie było żadnej informacji, że ten ruch lewostronny jest. A tutaj tak jakby cały czas jest takie przypomnienie, żeby się nie zapomnieć. Chociaż wypadków jest dużo. Przepraszam, że je tak ciamkam, ale jesteśmy uzależnieni od łupania słonecznika podczas podróży i za każdym razem, kiedy jesteśmy w Turcji, zapatrujemy się, próbujemy różne, ale zwykle to są słoneczniki takie mocno solone, chyba najbardziej nam smakują. Tak. Prażony i taki mocno solony, że aż tutaj wypala usta. Maniakalnie jesteśmy od jazdy i od łuskania w czasie jazdy uzależnieni. Idąc z kluczem nietypowych miejsc, gdzie trzeba sobie na wschodzie radzić i różne rzeczy robić, to na przykład taka czynność jak wyrzucanie kota, kasety od toalety, czyli po prostu ubikacji, często pomaga nam miejsce takie jak meczet. Czyli dżami po turecku pisze się cami. Cami. Takie miejsce jest o tyle dobre, bo w islamie jest rytualne obmywanie się, nóg, pach za uszami i dzięki temu są bardzo dobre sanitariaty przy meczetach. Ten akurat, który dzisiaj odwiedziliśmy, jest niezintegrowany z meczetem, ale często wchodzi się na dole meczetu, jest po prostu wszystko przygotowane. Trzeba sobie radzić na van life'ie. Nikt nie powiedział, że van life jest prosty. Jak się zastanawiacie nad van life'em, to takie rzeczy was czekają, jak wejście do publicznej ubikacji i wyrzucenie kota. Szczególnie jak się jeździ tam, gdzie nie ma kempingów, bo na kempingach chyba jest prościej. A są na Cyprze kempingi? Nie wiem, nie sprawdzałem. To nie jest rzecz, którą my jako pierwsze zwracamy. Aż się zaplułem. Na kempingi. Nie no, żartuję. Kempingi też są potrzebne. Nie jest to pierwsza rzecz, jaką robimy, czyli nie sprawdzamy tego, gdzie jest kemping. Jakbyśmy tak sprawdzali, to byśmy nie jeździli na wschód. Pierwszy na Cyprze północny kemping. Udało nam się znaleźć. Znaczy kemping, bo większość to są przyczepy kempingowe. Ale co jest zabawnego, to to, że przyczepa przyczepą, ale zobaczcie, jakie to budówki są. Najwidoczniej na tym kempingu nie dopłaca się za przedsionek, za rozłożenie przedsionka. O, tutaj będzie widać jeszcze lepiej. Dwa razy więcej jest przedsionka, jak samej przyczepy. W oczekiwaniu na jedzenie opowiem wam historię naszego przestoju, bo ona wynika po prostu z tego, że nie możemy załatwić formalności do drona. Administracja cypryjska jest dwa razy wolniejsza i mniej ogarnięta chyba jak nawet turecka. Sprawa wygląda w ten sposób, że wysłałem na początku pismo z prośbą o możliwość latania, bo na Cyprze Północnym taka zgoda jest konieczna do tego, żeby poderwać drona. I dostałem po dwóch dniach odpowiedź, że jednak to nie jest wszystko, bo jeśli kupiłem tego drona na Cyprze, to muszę zapisać, a już chyba idą rybki. Nie, to dla nas rybki. Dzisiaj jemy miks rybek, bo ostatnio nam ryby bardzo posmakowały. Mi te, zawsze smakowały te ryby. Złowione przeze mnie. Są na tym świecie różne rzeczy. Ja nawet potrafię odmówić słodyczy, alkoholu. Ale jak ktoś mi proponuje rybę, to nie odmawiam nigdy. Dobra, do drona zaraz wrócimy, bo pysznie pachnie. Mam nadzieję, że tak smakuje. Oprócz ryby to mamy humus, niedobry, dobry humus, buraczki, oliwki. I to nie do końca jesteśmy pewni, czy to są kapary, czy nie.
Wygląda to jak trochę jak róża, bo ma kolce, nie wiem jak to się je. Próbowałeś to? Ja próbowałem tylko jednego, co przypomina mi kapara owoca. No tak jak kapary smokowe. Czyli kapary? Tak, bo zaraz wam pokażę. Po prostu nigdy nie widzieliśmy tego w takim stanie, bo jak kapary się kupuje, to są same takie owocki. No ja to zjadłem. A tutaj jest ten liść. Kiedy się zdziwiliśmy, co to jest. To są oliwki takie na sposób turecki, czyli tak jakby niedojrzałe oliwki, jakoś tam za wcześnie ktoś zabrał. One są takie twarde i takie cierpkie, no inaczej smakują niż w Grecji. No i chipsy, z tym, że na Cyprze te ziemniaki nam mniej smakują niż w Turcji, bo one są właśnie takie bardziej greckie, w Grecji takie były niedobre. Dziwna odmiana. Taka dziwna. Nie pokazałem jeszcze, jest cała Michała sałaty. To jest nasza restauracja. Pierwsza linia brzegowa, tym się reklamowali. Zapłaciliśmy, albo ile my za to zapłacimy? Ile zapłaciliśmy? Zakładamy się? Nie zapłaciliśmy dużo, bo dwa rodzaje ryb i 970 lir, więc nie jest tak drogo. 970... Stówkę ponad. Ponad stówkę, 130 zł. Ale jak na wyspę, na Cypr. Wracając do kwestii drona, jeśli się kupiło drona na Cyprze Północnym, to wtedy trzeba przedstawić fakturę. Jeśli się go wiozło, to trzeba deklarację celną wysłać. No i wysłałem tą deklarację celną. Deklarację celną mi odesłali, podpisaną, więc już połowa drogi była za nami, żeby móc latać dronem, ale potem nie można było w ogóle wysłać wiadomości do nich. Praktycznie przez 4 dni mieli zablokowaną skrzynkę i odsyłało komunikat, że skrzynka odbiorcy jest przepełniona i moja wiadomość nie będzie dostarczona. Wysyłałem na różne maile, na inne adresy, ale to też nic nie pomogło. Kartę mamy wsadzoną do routera i nie można zadzwonić, bo bym jeszcze do nich zadzwonił, a nie chciało mi się przekładać, bo to no nieważne, to jest skomplikowane. I na tą chwilę mija tydzień załatwienia formalności związanych z dronem i dalej nie mamy tego pozwolenia, a tutaj na Cyprze Północnym nie można sobie tak latać, bo z drugiej strony, na tej greckiej części, tam obowiązują przepisy Unii Europejskiej, no bo to jest Unia Europejska, a tutaj trzeba mieć specjalne zezwolenie i no i trzeba czekać, niestety, aż się ogarną, aż skrzynkę odblokują, aż wypiszą. Dlatego nie ruszaliśmy się gdzieś, nie zapuszczaliśmy się w głąb wyspy, tylko naokoło sobie sprawdzaliśmy, co jest, jak to wszystko naokoło wygląda, bo czekamy na drona. Mieliśmy taką obawę, żeby nas nic nie ominęło z góry, ale to jeszcze nadrobimy. Mamy nadzieję, że dostaniemy w końcu to pozwolenie. Jako, że jest odpływ, to koło restauracji jeszcze eksplorujemy. Odsłonięte skałki. Fajne takie skałki są. W końcu coś takiego innego. Jest trochę śmieci. Chociaż samo to wybrzeże tutaj cypryjskie od strony tego Cypru Północnego jest bardzo zróżnicowane i można sobie milimetr po milimetrze powolutku zwiedzać. Za każdym zakrętem, za każdą dziurką, za każdą górką jest coś tam nowego i jest inaczej ukształtowany ten Cypr. I to jest bardzo fajne, bo te widoki są takie spektakularne i naprawdę robią wrażenie. A tu przyszliśmy poszukać drzew, które mogły być zatopione w tych skałach. Bo trochę to wygląda, jakby to wylała się magma z wulkanu, ale nie widać drzew, robi wrażenie. Ciekawostka związana z rybami, które jedliśmy. Dwa rodzaje, jeden, mamy karteczkę, melona, drugi izmarit. I izmarit to jest ta ryba, którą oglądaliście wcześniej, którą dostaliśmy w porcie. I nie wiedzieliśmy, jak się nazywa ta ryba. Chcieliśmy bardzo wiedzieć, co my jemy, co to za ryba, bo ostatecznie okazało się, że była bardzo pyszna. Sorry, była tak pyszna, że po prostu nie nagraliśmy procesu smażenia i jedzenia. Po prostu to zniknęło. I jeszcze jemy teraz w restauracji, mówimy, no te nasze rybki były lepsze niż te. I ze zdjęciem tej ryby następuje pytanie, czy wie, co to za ryba na tym zdjęciu. On mówi, no ta sama, jedliście ją. Izmarit. Ja mówię, nie, to niemożliwe, moja miała takie niebieskie plamki. I poszliśmy do kuchni, on wyciąga tą rybę i otwiera jej płetwę, a tam te niebieskie plamki są, więc się okazało, że jedliśmy to samo. Ciekawostka też taka, że one występują tylko i wyłącznie przez 4 tygodnie, z czego to jest drugi teraz tydzień. Czyli powiedzmy w marcu na początku możecie je tylko zjeść, bo wtedy one występują. Polską nazwę tłumaczy nam jako pysoń smukły. Może ktoś się bardziej zna na tych rybach śródziemnomorskich i potwierdzi. Ale pierwszy raz słyszymy o takiej rybie, o jakimś pysoniu. Ale dobra, jest bardzo dobra, polecamy. Aldona z takim poświęceniem robiła ujęcia, że wpadła w błoto.
i w tym momencie musisz trochę podczyścić. Przyjechaliśmy na zachód słońca, na uważaną za jedną z najpiękniejszych, najciekawszych na Cyprze Północnym plaż, czyli Golden Beach. No i jest ciekawa ze względu na to, że zobaczcie, to wszystko praktycznie do szczytu tej góry to jest piasek naniesiony z Półwyspu Arabskiego. To jest jedyna taka plaża, chyba no może nie jedyna, ale taka duża jedyna na Cyprze Północnym z piaskiem. Nie, no więcej jest. A to są małe zatoczki, no większość jest kamienistych, tych, których staliśmy. Poczekaj, jeszcze nie byliśmy na południowym Cyprze. Ale ja mówię o północnym, że to jest uznawana. A, no tak, no to Cypr jest taki bardziej kamienisty, skalisty, to prawda. Natomiast zdarzają się piaszczyste plaże, to tak jak w Turcji. Też większość jest kamienista, ale są piaszczyste, przecież Patara. Naniesione trochę piachu jest. Tutaj ten piach robi wrażenie, jak się popatrzy na tą górę i wydmy, które zostały przez Matkę Naturę stworzone, a dokładnie przeniesione setki kilometrów z Półwyspu Arabskiego. My tu mieliśmy spać, ale nie będziemy tutaj spać. Bo nam się tu nie podoba i nie wiem jak wy, ci, którzy nocują na dziko, ale my mamy tak, że jak nam się coś nie podoba i nie czujemy danego miejsca, to jedziemy i szukamy nowego. Aż następuje 22, jesteśmy tak zmęczeni, że... A jeszcze to będzie taki czas, gdzie będziemy montować dla was vloga, więc... Nie będziemy tu stać. Nie będziemy. Tak, bo tu za dużo ludzi się kręci, a jednak na Cyprze jest dużo z takich plaż, gdzie praktycznie nikt nie przyjeżdża, a też są bardzo piękne i nie wiem, czy nie ładniejsze niż ta, bo tutaj jest tylko piach. Jak widać, zainteresowanie dużymi kikami na plaży to nie jest tylko domena nasza, polska, szczególnie jeśli chodzi o głowy państwa. A teraz się już nie bawi, będzie go łamał, bo nie mógł go wstawić, to go będzie łamał. No i go złamie. Już go złamał. Ale wcześniej się bawił długim kijem z 3-metrowym. A tak fajnie jest poobserwować sobie ludzi. Teraz tutaj pan idzie z taką sukienką, bo robi dziecku sesję. No i takie sukienka, o, na kole jest ta sukienka. To fajnie robi wrażenie, jak ona na wietrze powiewa. Tam są jeszcze tureckie dziewczyny. Ja sobie robią sesję w miniówkach i z dekoltami. Tak, bo ogólnie jest zimno, nie? Na takich plażach. Tutaj to jest półwysep, to jest koniec wyspy. I wieje. I jeżeli chodzi w ogóle o pogodę na Cyprze i w takich ciepłych krajach, to wiosna jest taką porą najpiękniejszą, bo tutaj jest, znaczy tutaj to jest piach, nic nie widać, ale ogólnie są przepiękne kwiaty, jest bardzo zielono, niektóre kolory wyglądają tak, jakby były przerysowane, taki HDR, nie trzeba w ogóle dodawać jakichś tam kolorów, podkoloryzowywać, a potem, jak już tak zrobi się taki upał, że właśnie nie będzie wiało, że będzie można wieczorem zdjąć sobie koszulę, jakąś tam bluzę, to wtedy wszystko wyschnie i kwiatków nie będzie. Także dziewczyny tutaj udają, że są na Cyprze, jest super fajnie. Nie, no źle nie jest. Miniówki, a tylko zdjęcie się skończy, cykl. Patrzcie, jak się jeździ na bogato. To raczej już się nie jeździ, tylko się stoi, ale no widać, że kiedyś się jeździło. Weźcie się takim czymś w ogóle przemieście. Ale miejsca dużo. Dojechaliśmy w bardzo niebezpieczny teren na Cyprze. Bo można tutaj zostać napadniętym przez osły. Osły atakują. I teraz właśnie zaatakowały Mercedesa. Mercedes odjechał, czas na nas. Pokaż Shreka. Shreka pokaż najpierw. Patrz, one są napastliwe. Będzie gryz aparat. Shreka pokaż. O, ale mi szybę obślinił, ty. To jest za karę. Dobra, samochód jedzie, muszę się odstawić. Uwaga, będę jechał.